Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj, nawiązując do filmu, który jakiś czas temu nakręciłem z pleneru, a w którym pokazywałem odbiornik ATS-20, taki malutki, prościutki, który swoimi parametrami, funkcjonalnością pozostawia wiele do życzenia, tutaj mam jego młodszego brata. Urządzenie teoretycznie bardzo podobne, natomiast funkcjonalnie posiadające dużo więcej możliwości. Jest to ATS-25 Max, chociaż tak naprawdę tutaj nie ma tego w oznaczeniu. Jest to Max dekoder Wi-Fi, ta wersja posiada możliwość dekodowania emisji cyfrowych, ma już odpowiednie rzeczy na płytce przystosowane do tego i dodatkowo posiada kartę Wi-Fi, czyli mamy możliwość łączenia się z siecią Wi-Fi. Głównie potrzebne jest nam to, aby uzyskać synchronizację czasu dla emisji FT8. Urządzenie, jeśli chodzi o rozmiary, jest dokładnie takie same jak ATS-20 poprzedni, czyli malutka obudowa. Z tyłu mamy złącza do anteny Wi-Fi, ładowanie, zasilanie, słuchawki, gniazdo antenowe i przełącznik FM, SSB, LW i auto. Tutaj funkcjonuje już możliwość pracy pełnej w auto, także na tą chwilę jest to tak ustawione. Poprzednie prezentacje robiłem na zewnątrz z anteną teleskopową przed wzmacniaczem. Tym razem nie mam takiej możliwości, więc zrobię to na miejscu, tutaj podłączony do anteny nie krótkofalarskiej, takiej typowej na krótkie fale, tylko do anteny Discone. Od razu widzicie na wyświetlaczu, jest to wersja Arduino, najnowsza. Jest to wersja płatna, można też kupić z kluczem urządzenia. Tutaj klucz był dokupiony osobno, także posiada on tą funkcję. No i od razu, akurat ostatnio było ustawione na częstotliwości 18100, czyli częstotliwość FT8. Mamy 18100, FT8 i możemy przejść sobie tutaj w tryb mode, Digi, FT8. Urządzenie się przestawiło w tryb FT8, wyświetliło ekran. Na tą chwilę no odbiera coś z Wi-Fi, więc powinno mieć synchronizację czasu i możliwość wyświetlenia tutaj nam sygnałów. Zobaczymy, no coś tutaj się zsynchronizował, nie do końca jeszcze dokładnie, widać po wskaźniku. No zobaczymy, czy coś odbierze. Niestety jakość dekodowania no nie jest taka dobra jak w programach do tego przeznaczonych. No i widzimy, zdekodował tutaj już jedną ze stacji. Mamy zdekodowaną kolejną stację. Przejdźmy jednak do takiego ogólnego opisu tego odbiornika. Co tutaj posiadamy? Mamy coś takiego jak setup. W setupie możemy przejrzeć, co on posiada. Ustawiamy tutaj region ITU. Jest taka opcja w tej wersji oprogramowania. Bo tak jak powiedziałem, to oprogramowanie jest dosyć bogate. Zaraz wyjdę tutaj. Przytrzymam, bo niestety wyciszyłem na chwilę. Setup. No i tu różne częstotliwości, czy nam będzie pokazywał na przykład band plan, ustawienie zegara, rodzaj zegara, wyświetlanie, spektrum, screensaver i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest opcja ustawiania również Wi-Fi, również pamięci, sposób wskazywania przez baterię, jak ma działać encoder i co ile łapać. To jest przyszłościowa funkcja, w tej chwili jest nieobsługiwana. To na innej płytce musi być, gdzie możemy stąd włączyć gniazdo anteny o wysokiej impedancji i współpracę ze wzmacniaczem. Tutaj kolejne parametry. Wysyłanie na przykład zdekodowanych danych na port COM. Ustawienie Wi-Fi, Bluetooth, ten akurat Bluetootha nie ma. I konfiguracja, ustawienie konfiguracji i firmware update. Możemy tutaj robić update firmware'u, możemy usunąć klucz. Jakie możliwości ma ten odbiornik? No pracuje w paśmie od fal długich do 30 mega, później również ma FM, czyli odbiór stacji radiofonicznych.
i zobaczmy, jak on sobie tutaj odbiera. No, jak widać, całkiem ładnie to idzie. Jest możliwość włączenia RDS-a. No też ten RDS działa z dużym opóźnieniem, ale tak jak mówię, jest to kwestia prędkości tego procesora, ale wyświetla się złote przeboje. Coś na tym wyświetlaczu się pokazuje. Jest guzik CB, gdzie dostajemy wygląd a la radia CB. Możemy sobie tutaj ten rodzaj wyświetlacza też ewentualnie zmienić. Także mamy tutaj też radyjko CB z podziałem kanałowym, z ustawieniami na 40 i tak dalej, i tak dalej. I wracamy do normalnego. I możliwość wybierania pasm. Tu mamy pasma tak niejako radiofoniczne z podziałem na różne długości fali. Długie fale. I weźmy Warszawa 1. Także słychać bardzo ładnie było. I teraz może po kolei tutaj parę funkcji pokażę, jakie są, jakie możliwości. Po kolei ham, no jak to nazwa wskazuje, ham radio. Tu mamy od razu podział na pasma amatorskie. Możemy sobie pasmo wybrać. I co fajne jest, weźmy pasmo 80 metrów. Krok strojenia wybieramy klikając na wskaźnik, czyli czy to będzie 1 kilo, czy 100 Hz, czy 10 Hz. Mamy też możliwość dokładnego strojenia w BIFO i tu mamy co 1 Hz. I tutaj widzimy coś takiego, taki pasek z napisem DX. Tu jest coś takiego. Jak będziemy kręcić, to nam się to przesuwa. No i widzieliście, przy 3800 przeskoczył na 3500, czyli od początku pasma 80 metrów i raz się pojawiło CW. I tu pokazuje nam, w jakiej części pasma my jesteśmy w danej chwili. Ja na paśmie 80 metrów mam same zakłócenia, więc praktycznie tutaj nic nie odbieram. I to nie tylko na tym radyjku, ale na innych też mam duże problemy. Weźmy pasmo na przykład 20 metrów. I tak samo. I już coś tam. Już tam jakiś ślad transmisji mamy. Jak widzicie, gdy tu kręcę gałką, nie ma tego zjawiska co chwilę przeskakiwania i zatrzymywania na chwilę odbioru, tak jak to było w ATS-ie 20. Także tu już to zupełnie inaczej działa, można spokojnie sobie stroić. No w tej chwili ja tu dużo nie odbiorę, bo ta antena nie jest specjalnie przewidziana do tego celu. Zobaczmy na 10 metrach, zresztą nawet nie wiem, jakie w tej chwili są tak naprawdę warunki. Mamy jakiś RTTY. Ciekawe, czy byśmy tu coś odebrali na tym RTTY. A to jeszcze ustawiamy parametry, jak widzicie. Także ja jeszcze nie przejrzałem całej instrukcji tego urządzenia. Tak, pewnie nie było ustawione to, co trzeba, dlatego nic nie odebraliśmy. I wracamy jeszcze do pasm. I widzicie, jakie pasma mamy dostępne. Na niebiesko są pasma dostępne, te takie
powiedzmy wyszarzone, tu troszkę gorzej widać, ta mała różnica, to są pasma niedostępne. Dostępne jeszcze mamy pasmo 630 metrów i pasmo NDB. Czyli pasmo, z tego co ja kojarzę, NDB to są beacony lotnicze, tak mi się przynajmniej wydaje. Band, mamy pasma podzielone na części, można powiedzieć, radiofoniczne, bo jeżeli wejdziemy w takie pasmo, tutaj na przykład 25 metrów, jesteśmy ustawieni z krokiem 10 kHz i jak wejdziemy w tryb emisji, emisja AM jest w tej chwili. Nie możemy jej zmienić. Ale jeżeli chcemy na dowolnym miejscu pasma odbierać w SSB, jest coś takiego jak HF. Będąc w trybie HF, wróciliśmy na tą samą częstotliwość, ale mamy możliwość wybierania wszystkich tych samych emisji, jakie są dostępne, czyli AM, LSB, USB, CW, Digi. Mamy możliwość wyciszenia, ustawienia głośności, automatycznej regulacji wzmocnienia, tłumika, chociaż ten tłumik to tak samo jak w tamtym, nie wiadomo jak działa, więc to nie jestem przekonany, czy to jest dobrze wykonane. Podświetlenie. No i mamy te wszystkie emisje, tak jak już widzieliście. Wracamy. Oczywiście jest możliwość wyboru szerokości pasma. 1 kHz 1800, 2, 2,5, 3, 4, 6. Kroku. 1, 2, 5. Akurat w tym wypadku no jesteśmy w trybie AM. No i tak już to wszystko Wam opisałem. Co tu jeszcze mamy? Informacje o sprzęcie. Jest coś takiego jak zakładka retro, czyli taki wygląd starego radia, jak ktoś lubi, z gałką i skalą. No i tutaj podane jakie pasma, kiedy je najbardziej słychać. Tak w skrócie wróćmy jeszcze do najważniejszej części, czyli do ham radio. Weźmy 40 metrów i zobaczymy, czy cokolwiek tutaj odbierzemy. Coś tam się przebija, ale bardzo słabo. No i jak oczywiście wszędzie słyszymy Rosjan. A jak słyszeliście, stację silniejszą tutaj odebraliśmy. Więc tak podstawowe funkcje tego urządzenia wyglądają. Przy pracy zewnętrznej, tak samo jak w przypadku ATS-A20, przydaje się przedwzmacniacz. Jednak wtedy ten odbiór jest dużo lepszy. Przy tym no mniej więcej tak samo to wygląda jak przy tamtym urządzeniu, no elektronicznie jest bardzo podobne.
Tam akurat jak robiłem testy, były bardzo dobre warunki, w dodatku jeszcze zawody, więc tych stacji było bardzo dużo. Dzisiaj tu jest słabiej. No i antena kompletnie no nie do tego zastosowania, bo tak jak mówię, to jest Discona, która bardziej chodzi troszeczkę od wyższych pasm, a nie na krótkich falach. Poza tym jeszcze jest przez rozdzielacze i tłumiki, inne rzeczy, które te częstotliwości tłumią, ale tylko coś takiego mogłem na tej chwili, w tej chwili podłączyć. Bardziej chodziło, żeby pokazać w skrócie te urządzenie, jak ono wygląda. No jest to całkiem fajne rozwiązanie dla tych, co lubią sobie pokręcić gałką, coś posłuchać, no na pewno 100 razy lepsze niż przeflaszowany i zmienione oprogramowanie w Quanshengu, no bo to jest zupełnie inna klasa, zupełnie inny odbioru możliwości funkcjonalności. Oczywiście, tak jak tutaj powiedziałem, to jest najnowszą wersją Arduino z płatnym kluczem. To daje też jeszcze dużo dodatkowych funkcji takiemu urządzeniu. I to tyle w temacie tego radyjka, nie będę przedłużał, chodziło tylko o pokazanie właśnie, jak ono wygląda i co mniej więcej potrafi. Zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania kanału i oglądania innych filmów, jakie dla Was przygotuję. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.